Funny game. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku znowu robimy właśnie programowanie w notatniku. W ostatnim odcinku tam dwie osoby napisały mi, albo jedna, nie pamiętam już, czemu nie dałem kolorów, na przykład, bo niektórzy by chcieli mieć inne. Więc tutaj właśnie dzisiaj jest właśnie o tej grze, tutaj sobie zrobiłem, miałem ją już wcześniej, ale też kolory naszykowałem, więc na razie gasimy to. Nie to. O! Są tu kolory. Więc oczywiście wszystkie je pokażę. Na początku może wezmę ją. O! Więc tak. Zaraz weźmiemy to pierw. Żeby mieć kolor, trzeba pierw mieć tutaj napisać kolor i oczywiście 0A. To właśnie wybrałem, czyli u mnie ten kolor to właśnie. O, to właśnie czarny i jasnozielony. Zaraz poczekajcie. Więc właśnie. Czarny. Tutaj macie 0 to czarny, 1 to niebieski, 2 to zielony, błękitny, czerwony, purpurowy, zielony, biały, szary, jasno-niebieski. Tu macie numerki, które trzeba wpisać. Oczywiście duże litery trzeba wpisywać, jeżeli bierzecie to. A to trzeba, żeby działało. Więc teraz poczekajcie, teraz schodzimy na dół. Coś źle wziąłem. No. No i jesteśmy. I tutaj jest A duże to tutaj jest jasno-zielony, B duże to jest jasno-błękitny, C jasno-czerwony, D jasno-purpurowy, E jasno-żółty i 7. F jaskrawo-biały. No, to tyle z tych kolorów. Jeżeli ktoś będzie chciał, to napisze w komentarzu, to ja chętnie odpiszę, bo piszecie do mnie, wiem, pisało tam kilka. Nie, tam napisały kilka osób, na przykład spytać właśnie o, na przykład o kolor, albo jak to, czy to, jak to się tam dalej zrobić, na przykład coś. Więc właśnie ja pomogę, ja napiszę, odpiszę na komentarz, nawet możecie dać pytania, łapkę w górę i subskrypcję też zostawcie, bo niedawno dobiliśmy 20 subskrypcji, teraz 21 jest, jak ja to nagrywam. Więc tak, przejdźmy może do gry. Pokazywałem ją kiedyś na kanale chyba, nie pamiętam. I żeby ją zrobić, oczywiście podstawy. Podstawy, podstaw. Oj, nie to. To nie zniknie. Podstawy, podstaw, czyli oczywiście to. Czyli małpa, echo, kolor. Tutaj piszecie dowolną nazwę. Ja nazwę to historii, bo to jest gra o historii. Więc tak. Poczekajcie. Tutaj usunę, bo tu są moje imiona, imię i nazwisko, więc to wam usuwam. Ja to mogę komuś wysłać, chodzi to całe, w kopiuj, wklej, wezmę, macie całe i możecie sobie to wkopiować i sobie, na, nie wiem, przerobić i tak dalej, ale nie róbcie tak, że na przykład dopisujecie do tego swoje imię. Tak się nie robi. Więc tak. Mamy oczywiście podstawy, czyli zacznij grę, instrukcje, informacje. Tu mamy instrukcję, to jest coś nowego. Więc zaraz wam pokażę. Oczywiście start, wybranie, które co ma tutaj exit najprostszy i info. Echo, gra stworzona przez, i tutaj było podane, tym się nie obchodźcie, to miało tylko ten. No, tu instrukcja, dobrą odpowiedź. I właśnie, co wiem, musisz znaleźć dobrą tutaj, zaraz instrukcję. A, bez polskich znaków, dobrze, myślałem, że chyba to usunąłem. I tu oczywiście jest, o, czekajcie, nie wiem, czy mi, nie, usunął mi coś, zrobił mi coś, jeżeli tak wezmę. Halo? Zaraz, jeżeli tu piszę to, to mnie YouTube weźmie, czy nie? No, echo, kiedy Polska została zaatakowana przez, no. Czyli ja to zrobiłem właśnie o historii i może tak, to jest właśnie przykład. Właśnie macie tutaj echo odpowiedzi, wy wybieracie, najpierw piszecie te właśnie gry, tu piszecie pytanie do swojej gry albo ten.
Tutaj piszecie oczywiście numerki, może ich być więcej. Wybierz i tu piszecie różne same rzeczy, odpowiedzi albo fałszywe, żeby oczywiście nie zawsze jest prawdziwe. Echo, wpisz odpowiedni numerek. To piszę. I tutaj teraz piszemy set, nie wiem jak się nazywa ta linia. Jak się nazywała? P, odpowiedź, to cel. I tutaj teraz jak odpowie osoba, to pisze tak, echo, odpowiedź, tutaj łapie to, co zostało, właśnie jeżeli tak jest napisane, to łapie to, co tutaj zostało napisane, czyli to wyłapuje. I tutaj napisałem temu znowu kreskę i napisałem dobrą odpowiedź, żeby osoba widziała, czy to jest dobrze, czy nie. Czyli na przykład uznajmy, że wybieramy, a zaraz wam pokażę, weźmy grę, może pokażę to wam na przykładzie, weźmy jeden, i tak, kiedy Polska została zaskoczona przez ten, i uznajmy, że na przykład moją odpowiedzią będzie, a weźmy to. I dwa dobre odpowiedzi to dwa. No, czyli coś takiego, tutaj też, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, a weźmy, uznajmy, że na przykład tędy, to tutaj właśnie macie tu napisane, jeden dobra odpowiedź to tam. No i to jest ustawione na 10 sekund. Oj, wyłączyłem to. Dobrze, wyłączę to, za chwilę to znowu włączę. No i to macie ustawione na 10 sekund. Tutaj macie właśnie to. I tu jest ping, localhost. To. I tutaj ustalacie jaki czas. Ja ustaliłem 10 sekund. Nult. I znowu to kasuje i pojawia się następne pytanie. No i tak w kółko i w kółko. Jedyna odpowiedź tutaj taka była inna. Czekajcie. Muszę ją znaleźć. O! Czym były wypełnione sterowce w I wojnie światowej? Wpisz odpowiednią odpowiedź. I tu akurat nie było wybranej odpowiedzi, tu samemu trzeba było napisać. To odpowiedź, echo, odpowiedź. Dobra odpowiedź to wodór. Chyba dobrze napisałem wodór. Dziękuję za. I później, jak się to napisze, pojawia się dziękuję za zagranie. O, jak to się pojawi, co nie? Tu już nie ma czasu, jak widzicie. Po prostu napiszę i po prostu osoba, co wciśnie, to wraca do startu. Krótka, ale taka pokazująca tą troszeczkę historii. No, taka troszeczkę, taka se. Więc myślę, że to wam troszeczkę wytłumaczyłem na ten temat. Kolory też wam wytłumaczyłem. Tutaj na przykład macie te echo. Dziękuję za zagranie, albo tutaj. Albo tutaj macie z tym czasem odpowiedzi. No. Mogę wam jeszcze na przykład pokazać inną grę. Oprócz tej. Poczekajcie. No, poczekajcie, pierw zniknie to. To pojawi się. Czyli znowu ta gra. Poczekajcie. I tu chodzi, że jakby to wam pokazać, po prostu przejdziemy przez wszystko, byle jak. Żeby wam po prostu pokazać, jak to wygląda koniec. Wiem, że odpowiadam dobrze, po prostu i ja wolę odpowiadać dobrze. No i wam się teraz pojawia takie coś. Jeszcze to, poczekajcie. Nie wiem, czy mnie za to nie wezmą, bo tutaj jest dużo politycznych i tak dalej. Aj, jedzie traktor. No, więc. O, i tutaj macie. Dziękuję za zagranie. Zaraz co? Słuchajcie. Niechcący włączyłem nagrywanie, ale znowu włączam, poczekajcie. Tu chodzi o to, że po prostu to jest starsze. To, co właśnie wam pokazuję. To jest starsza wersja. Tu jeszcze tego nie było. Widzicie, ostatni jest wodór, a ostatnie było. Właśnie kiedy zniknął Związek Radziecki. Ale to teraz z tego wyjdźmy. Nie zapisuj. Kolorki zostawmy. Teraz przejdźmy do na przykład tej gry, która jest taka. Chodzi inny temat. Po prostu farma, instrukcje, informacje. Jak to zwykle. I tutaj macie teraz na przykład bardziej tutaj właśnie dla rolników mam, można powiedzieć. Zrobiłem to dla mojego znajomego, ale akurat przez pewną rzecz nie mogłem przyjść do szkoły.
No i to tak wygląda. Coś podobnego do właśnie tamtej gry. To w sumie nie mam co wam już więcej pokazywać. Myślę, że wszystko dobrze wytłumaczyłem. Jeżeli nie, to napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Nie w czwartek, ponieważ no w czwartek akurat nie mogę, bo egzaminy będę miał i właśnie nie mogę. Więc to tyle. Ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia lub nie wiem, kiedy to oglądacie. No, to do zobaczenia. Cześć.